Hi everyone. Witam wszystkich. First of all, thank you so much to Feminoteca for inviting us and hosting us to come and have a discussion about bikinis here. Dziękuję Feminotece za zaproszenie nas i za zorganizowanie dyskusji na temat mniszek buddyjskich. So it's very nice as a monk to be invited to a feminist institution like this, and I look forward to the days when feminists are invited to the monasteries to give talks as well. Więc to bardzo miło dla mnicha być zaproszonym do instytucji feministycznej. I czekam też na dzień, kiedy będzie odwrotnie, to znaczy przedstawiciele instytucji feministycznej będą zaproszeni na mowy do klasztorów buddyjskich. Okay. So now, before we go on, can I just ask a few questions to figure out who you are? Zanim zaczniemy, chciałbym zadać kilka pytań na temat, żeby zorientować się, kim jesteście. Because I want to have some idea about what you're interested in, what I should talk about. Chciałem wysądować, co was interesuje i o czym będę mówił. Okay, so how many people here are mainly into the Buddhism side of, mostly kind of Buddhist or interested in Buddhism? You don't have to. Ile z was jest zainteresowany głównie buddyzmem? So quite a few people interested in Buddhism. How many people are feminists? Put your hand up. Ile osób jest feministkami? Very good. Don't be shy. Okay, excellent. Very, very good. Okay, so we have a good crossover here. Feminist and Buddhist, so that's excellent. Mamy duży element wspólny feministyczny i buddyjski, to bardzo dobrze. And for some strange reason, I don't quite know why it is, well, actually I do know why it is, but for some reason the word feminist sometimes is, you know, people find it hard to call themselves a feminist. Nie wiem, a może wiem, z jakiego powodu ludzie ciężko im jest określać się jako feminiści. But to me, you know, being a feminist means that you understand that there are certain kinds of structures and so on in society that create special suffering for women and that we have a duty to do something about that. Dla mnie znaczenie tego słowa jest takie, że jest to osoba świadoma tego, że są struktury w społeczeństwie, które celowo kreują dodatkowe cierpienie dla kobiet i że trzeba coś z tym zrobić. So if you ask me, was the Buddha a feminist, then I say yes. Więc jeśli ktoś zapyta się, czy Buddha był feministą, to odpowiem, że tak. Because he did, that's what the Buddha did. He recognized that there are special kinds of suffering which women experience and he tried to do something about it. Bo Buddha rozpoznał, że jest pewne cierpienie, które dotyczy szczególnie kobiet i próbował coś z tym zrobić. So now just if I could ask another just a couple of questions. Are you more interested what do you want to hear about? Would you like to hear me talk about the history of the bikini movement and where that came from? Are people interested in that? Czy jesteście zainteresowani historią mniszek buddyjskich, bikuni i skąd pochodzi ten ruch? Yeah. Anyone interested in that? Do góry. Okay, so interested in history. Are you more interested in knowing like the contemporary situation of women and bikunis in Buddhism? Is that something? Czy wolicie wiedzieć więcej o współczesnej sytuacji kobiet? More interested in contemporary stuff. Okay, good. And how many people here would you like to hear about my own personal story? This is very boring. I know people like to hear. So some people, not many, that's good. Nie wiele osób, to też dobrze. Okay. And finally, you know, sorry for asking these questions, but I just, because unfortunately I haven't got time to get to know you very well, so I just have to sort of know where to put this, pitch this. The last question is, how many people like know what a bikuni is and know something about the background of that in Buddhism? Ile osób wie, czym są mniszki buddyjskie, bikuni i zna pewne tło buddyjskie do tematu? Okay, so only a few people. Okay, so tylko kilka osób. All right. So I will try to address each of those things in the talk in the right proportions. Więc uwzględnię wszystkie te rzeczy w odpowiednich proporcjach.
And while I'm talking, please interrupt me. Kiedy mówię, to przerywajcie śmiało. People interrupted the Buddha all the time. Ludzie przerywali Buddzie cały czas. So okay. Where was I? Okay, so I'll just tell you, because sometimes people, you know, find it weird. Why is a monk involved in advocating for reform for women in Buddhism? Czasami ludzi to dziwi, dlaczego mnich jest zaangażowany w reformy dotyczące kobiet w buddyzmie. Of course, for me, I find this a very odd question. I find what's the strange thing is that why are people opposing it? To me, this is something that demands an explanation. Dla mnie to jest dziwne pytanie. Pytanie naturalne byłoby, dlaczego w ogóle ludzie się sprzeciwiają takiemu ruchowi. To support and encourage people to be able to have the option to meditate, to practice their religion, to be supported in their spiritual choices. To me, this seems very basic. Aby dać ludziom możliwość rozwoju duchowego, wsparcia materialnego w tym rozwoju duchowym, podejmowaniu wolnych wyborów, dla mnie to jest naturalny wybór, żeby takie rzeczy popierać. But having like been a monk and been in that patriarchal system, you have an understanding of how that shapes the way that you see things. Będąc mnichem w patriarchalnym systemie, zdobywa się świadomość wpływu tego systemu na to, jak postrzega się wszystko dookoła. I mean, before I became a Buddhist, none of these issues were particularly prominent to me. Zanim zostałem buddystą, te tematy nie były dla mnie istotne. And you know, I was a musician. We always had women in our bands, and it wasn't a problem. Byłem muzykiem, w zespołach zazwyczaj były kobiety, więc nie był to problem. Although actually when I look back on it, I think maybe there was early signs, because one tour we did, we had female roadies, right? So you know, how do you translate roadie? Like the putting up the sound equipment, the PAs, you know, the guys in black t-shirts who run around setting everything up. So we had women roadies on our tour, and that was like unprecedented. People were complaining they won't be able to pick heavy stuff up and things. So we said, no, they're good, so we got them to do the job. Ale temat już w zasadzie wcześniej wystąpił w moim życiu, ponieważ mieliśmy w czasie koncertów, mieliśmy kobiety, które pracowały w ekipie technicznej i to była swego rodzaju nowość. Ludzie się obawiali, czy będą w stanie fizycznie wszystko zrobić tak, jak należy. So this is just normal for me. Więc dla mnie to jest normalne. But when you go to the monastery, like for myself, you go to Thailand, and of course, everything is different. Ale kiedy pójdzie się do klasztoru, w moim przypadku to była Tajlandia, wszystko się zmienia. And you know, you try to be respectful of that local culture. You try to do things in the way that they do there. Chcę się okazać szacunek lokalnej kulturze i robić rzeczy tak, jak są tradycyjnie robione. And it's not, you know, I didn't go there to tell them what's wrong with their culture or what they should change. W końcu nie po to tam przyszedłem, żeby tłumaczyć im, że coś jest nie tak z ich kulturą, że mają coś zmienić. So anyway, you know, so you go to the monastery and say, okay, I'll do some meditation. And so, you know, like many people, I had that amazing transformative experience from a meditation retreat, and I just wanted to do that for the rest of my life. Poszedłem tam, aby pomedytować, i jak wielu ludzi miałem bardzo mocne, zmieniające mnie doświadczenie medytacyjne i postanowiłem zająć się tym do końca życia. So I went to a monastery where I stayed and practiced and eventually became a monk. Więc poszedłem do klasztoru, gdzie zostałem po jakimś czasie mnichem. And of course you don't really notice that this is only possible because I'm a man. To nie jest tak łatwo od razu zauważyć, że to jest jakaś wyjątkowa możliwość, dlatego że jestem mężczyzną. And yeah, of course you know that the opportunities are not the same for women, but it's just a part of that whole sort of cultural package which you have to in a sense just accept.
Jest to oczywiście gdzieś ta świadomość tego, że kobiety są połączone z bycia mniszkami jest, natomiast jest to tylko część tego całego pakietu kulturalnego, jaki trzeba przyjąć. And there are like ideas and sort of doctrines and so on which are current in the community that are sort of just presented as authoritative. You know, there's no such thing as bhikkhunis. The bhikkhunis have already passed away. There's no way we can revive it. And these are just the accepted truths within that community. Są pewne zwyczaje, tradycje w społeczeństwie, takie jak właśnie to, że już po prostu nie ma bikuni, wymarły i nie można nic z tym zrobić, i one są przyjmowane po prostu jako prawdy, jako fakty. Mm. You know, looking back now, I can think of sort of moments, things that people said or things that happened, where you can see that these kind of sexist attitudes are being sort of manifested, or where you had an opportunity to listen. To hear, like if there's a woman who's coming to visit the monastery and then she says something about the conditions for women, and then you just kind of dismiss it. Oh, you know, you don't understand Thai culture, or you know, you just need to sort of let go, right? Give up, be peaceful, and don't try to change the world, and these kinds of things. So you realize that there's this subtle sort of creeping tendency in your mind to reject the voices of women. And to reject voices which might suggest that there's something that needs changing. Więc zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi kobieta do klasztoru i chce rozpocząć dyskusję na ten temat, że kobiety są pomijane, że nie mają takich praw na ścieżce duchowej. I widać, że ta sprawa od razu jest marginalizowana, że stara się to zepchnąć na bok. I takie postępowanie wpływa też dodatkowo na wszystkich zaangażowanych, na mnichów, żeby dalej mieć tendencję do pomijania tego niewygodnego tematu. So if I was to point to one moment that changed my attitudes, then I think it would be a remark that my sister said one time. Więc jeśli ja miałbym wskazać jakiś konkretny moment, który zmienił moje nastawienie, to była to uwaga poczyniona przez moją siostrę. And you know, my sister, my whole family has always been very supportive of my decision to be a monk. Moja siostra, jak cała moja rodzina, od początku wspierała moją decyzję, aby zostać mnichem. One time I was talking to my sister and she said something like that she would never be able to fully commit or participate in a religion because none of them treat women with fairness. Więc moja siostra powiedziała, że nie mogłaby w pełni poświęcić się żadnej religii, ponieważ żadna religia nie traktuje kobiet sprawiedliwie. She didn't say it in a way that was like sort of critical and blaming, but just in a way that's just accepting that avenue is not open to her because it compromises something which is such a deeply held belief. Nie było to jakoś szczególnie krytyczne. Raczej było to stwierdzenie akceptacji tego, że ta ścieżka nie jest dla niej otwarta, bo kłóci się z czymś, co jest dla niej bardzo ważne. So I gradually began to investigate and study the history of bhikkhunis and nuns in Buddhism and to see whether these sort of accepted truths in the community were in fact true. Więc stąd wzięło się moje zainteresowanie, aby studiować historię buddyjskich mniszek, czyli bikuni, i zobaczyć, czy te przyjęte powszechnie prawdy, czy one rzeczywiście tak się są zgodne z historią, z faktami. And as I have you know, somewhat of a scholarly inclination, I did that through going back, reading the ancient texts, researching the texts in the original languages and comparing them and so on, and seeing whether the things which people were saying were actually grounded in the fundamental scriptures of Buddhism.
Więc mam naukowe zacięcie i w innych tematach również badam wczesne buddyjskie teksty, porównuję je, analizuję, porównuję tłumaczenia z różnych języków po to, żeby sprawdzić, czy to, co teraz ludzie uważają za słuszne, znajduje swoje odbicie w tych wczesnych tekstach. Good? So when I did that, essentially what I found was that those things which we thought were true were not in fact true at all. Więc kiedy to zrobiłem, zauważyłem, że to, co uważaliśmy za prawdziwe, tak naprawdę prawdziwym nie jest. And that there was no real reason why we couldn't have a living and vital bhikkhuni community in the current day. I nie mamy prawdziwego powodu, dla którego nie moglibyśmy mieć żywego i działającego zakonu bhikkhuni. Now, what happened was that when I did this research, right? I tend to be very kind of naive in many ways, but when I did this research, I was really kind of excited, and I thought, this will really make a difference. I can show this to the other monks and my friends and things like that. And then when they realized that, you know, it really is possible, then we can change what's happening. Byłem trochę naiwny robiąc swoje badania, ponieważ myślałem, że kiedy pokażę to swoim znajomym mnichom, to zrozumieją, że świetnie jest to teraz możliwe, więc rzeczywiście coś się zmieni. And I was surprised, disappointed, shocked even sometimes to find that what happened was that in most cases, certainly not every case, but in most cases they simply ignored or rejected or didn't listen to what I was saying. Więc ku mojemu zdziwieniu, zasmuceniu, a nawet czasami byłem wręcz szokowany tym, że większość, może nie wszyscy, ale większość ludzi nie chciała tego przyjąć do wiadomości, ignorowała to, nie chciała słuchać. And that you know, you just keep on hearing the same tired old arguments getting trotted out again and again. I w odpowiedzi słyszałem tylko te same stare argumenty, które zostały tylko powtarzane. And I shouldn't sort of give the mistaken impression that I was the only one doing this research. Actually, there's a variety of scholars, both monks and lay, men and women, who have researched in this area and have all come to broadly similar conclusions. Więc oczywiście nie jestem jedyną osobą, która zrobiła takie badania. Zarówno mnisi, jak i świeccy, kobiety i mężczyźni robili podobne badania wczesnych tekstów i dochodzili do tego samego wniosku. And when I saw this, I began to understand that the resistance to bhikkhunis was not based on legal grounds, but was based on deeply irrational emotional fears and resistances. I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę sprzeciw przeciwko powstaniu zakonu mniszek nie miał swoich podstaw prawnych, natomiast były to przesłanki wyłącznie emocjonalne i irracjonalne. And I wrote a long book about that called White Bones, Red Rot, Black Snakes. Napisałem o tym długą książkę zatytułowaną Białe kości, czerwone węże, Black snakes. Okay, and red? Red rot. Rot? Red rot. Czerwona rdza i czarne węże. These are images which are used to describe women in ancient Buddhist texts. Tymi obrazami opisywałem kobiety we wczesnych tekstach buddyjskich. So that was a study of mythology and story about image and about the perception and people's emotional way that they related to femininity in various ways throughout the Buddhist tradition. W ten sposób badałem w mitologii jaki kiedyś ludzie mieli podejście do kobiet i do ogólnie do feminizmu. I should just give a little brief summary of the history of the bhikkhuni movement. Więc krótko podsumuję historię ruchu bhikkhuni.
So the Buddha lived roughly 2,500 years ago. Buddha żył około 2,500 lat temu. He taught and built his community for 45 years. Nauczał i budował swoją społeczność przez 45 lat. And at the beginning of that time he said that his aim was to build what he called the fourfold assembly. I na początku swojego nauczania powiedział, że jego celem jest budowanie poczwórnego zgromadzenia. Monks and nuns, laymen and laywomen. Mnisi, mniszki, wyznawcy, świeccy, kobiety i mężczyźni. And that his life's work would not be complete until that fourfold assembly was well established and until all of those four groups of people were experienced and learned, accomplished in the teachings and able to spread and teach the Dhamma for themselves. I powiedział, że jego praca nie będzie skończona, dopóki każde z tych czterech zgromadzeń nie będzie miało doświadczenia w jego nauce i nie będzie w stanie tego doświadczenia przekazywać dalej. So you can see from this that that clearly it was the Buddha's aim to establish the community on a basis of equality and in particular to ensure that women's voices, women's teachings and the active role of women in their spiritual life was central in that conception. Widać z tego, że od początku Buddha stawiał na równość między płciami i chciał, żeby głos kobiet, ten głos na ścieżce duchowej był również słyszany. And you know, don't underestimate how radical this was at the time. Nie można zbyt mało podkreślać, jak radykalna to była koncepcja w tamtych czasach. For example, in one of the Hindu law books, the Manu Sutra, it says that a woman should be subject to a man for her whole life. Na przykład w jednej z książek prawniczych hinduistycznych było zapisane, że kobieta powinna być podległa mężczyźnie przez całe życie. She should be subject to her father when she's young. Powinna być podległa ojcowi, kiedy jest młoda. She should be subject to her husband when she's married. Powinna być podległa mężowi, kiedy jest zamężna. And when she gets old, she should be subject to her sons. I kiedy jest stara, powinna podlegać swoim synom. So this kind of view of life, there's nowhere, no time that a woman can actually be a free agent. Więc nie ma nawet chwili czasu, kiedy kobieta jest wolną istotą. Of course, this is just a male fantasy, right? It's not how the world ever actually lives. Yeah. To oczywiście jest tylko męska fantazja. Świat nigdy tak naprawdę nie działał. But in Buddhism, there's no notion of anything like that ever. Ale w buddyzmie takich pomysłów nigdy nie było. And the notion of like obedience is not found anywhere in Buddhism. I idea posłuszeństwa nie jest w ogóle obecna w buddyzmie. And so when the Buddha established the Bhikkhuni order, he did so as an independent community of women spiritual practitioners. Więc kiedy Buddha założył zgromadzenie mniszek, jego celem było utworzenie niezależnej grupy praktykujących duchowo. They ran their own monasteries. Miały swoje własne klasztory. They built the buildings. Budowały budynki. They employed the contractors. Zatrudniały wykonawców. They did the teachings. Nauczały. And they ordained their own students. I wyświęcały swoich uczniów. And they did all of the things that are a normal part of a monastic life, independently making their own decisions and not subject to the rulership or the command of the monks. Więc robiły wszystko to, co należy do mnisiego życia i robiły to niezależnie od mnichów. And there are many stories in the early Buddhist texts about the women, their difficulties and struggles, but also their achievements and spiritual triumphs.
We wczesnych tekstach jest zarówno dużo wspomniane na temat trudności, jakie napotykały kobiety, ale również jest sporo na temat ich sukcesów i dokonań. So for example we have the verses of one of the bhikkhunis who sang of her freedom. Mamy na przykład wersy pewnej bhikkhuni na temat wolności. She said, I'm free, I'm free, I'm free of the three crooked the three crooked things. Jestem wolna od trzech niekorzystnych rzeczy. The mortar and the pestle. Grinding spices and things. Moździerz i to, co się w moździerzu używa. And from my crooked husband. I od mojego męża. So that's real women's liberation. To prawdziwe wyzwolenie kobiet. So, you know, we also hear stories of women sort of proudly saying how they have for their life wandered across the countryside teaching and practicing across all the nations of India. Są też zapisy kobiet, które mówią dumnie o tym, jak wędrowały przez wsie w różnych krajach hinduskich i nauczały. And we have the women who speak about their own struggles, spiritual struggles, but also their enlightenment and their success in meditation. Są też zapiski, które mówią o trudnościach, ale też i o oświeceniu i o innych sukcesach duchowych. And there's one particular dialogue with bhikkhunis, which is very interesting. Jest jeden dialog z bhikkhuni, który jest szczególnie interesujący. So to set the scene for this dialogue, in Buddhism there's a Buddhist text, there's a character called Mara. Więc w ramach wprowadzenia w buddyjskich tekstach pojawia się często postać Mary. Okay, so Mara is like the trickster or something like that. He's like a sort of wicked spirit who comes to try to lead people away from their spiritual practice. Więc Mara jest to taki wredny duch, który często się pojawia, aby odciągnąć ludzi od praktyki duchowej. So Mara comes up to this nun who is meditating in the forest. Więc Mara przychodzi do tej kobiety, która medytuje w lesie. And he says to her, how can a woman hope to succeed in spiritual practice? I mówi do niej, jak kobieta może mieć nadzieję na sukces w praktyce duchowej? Women have this two-fingered wisdom. Kobieta ma mądrość dwóch palców. Right, so this is a very kind of curious idiom, two-fingered wisdom. It's not entirely clear what it means. Nie do końca wiadomo, co miało oznaczać idiom mądrość dwóch palców. What I think it means is that like if you got like real wisdom, you can grasp things, right? You can really get hold of them. But if you're a woman, then you can only like pick it up like that. You can't really grasp anything. Więc moim wytłumaczeniem byłoby to, że jak się ma prawdziwą mądrość, to się jest w stanie coś objąć, a jak się jest kobietą i tylko na dwa palce można tylko coś tak delikatnie podnieść. So he's saying like, why bother even trying to meditate? Why don't you just give up? Więc mówi, dlaczego w ogóle chcecie się medytować? Może od razu się poddaj. So it's first of all very interesting to notice, right, that idea, right, that women are less intelligent and less capable, right? This is placed into the mouth of Mara, right? The evil one. Warto zauważyć, że ta idea, że kobiety są mniej inteligentne, że są mniej zdolne, jest wypowiadana przez Marę, przez tą złą postać. So this, I think this is a really lovely thing to remember, right? If anybody's talking to you and if they try to undermine your intelligence, your capability, because you're a woman, then you just say to yourself, you're Mara, I know you, get out of here. Więc to jest godne zapamiętanie, jeżeli ktoś podważał waszą inteligencję albo zdolności ze względu na płeć, to od razu można sobie przypomnieć, że mamy do czynienia z Marą, więc najlepiej, żeby sobie poszedł. And so this is what the bhikkhuni said to Mara.
I dokładnie to powiedziała mniszka do Mary. Actually, I just realized that the translation is actually here in this book, so I can actually read it. I don't have to just make. Normally, when I do these things, I just kind of make it up and pretend that's more or less what they said. But no, I can actually read it. Zazwyczaj, kiedy opowiadam te rzeczy, trochę wymyślam na bieżąco i udaję, że to jest naprawdę, ale tym razem mogę sięgnąć do tłumaczenia. Right, here we go. Yeah, so this is Bhikkhuni Soma. Bhikkhuni Soma. And her response to Mara is this. Jej odpowiedź do Mary jest następująca. What does womanhood matter at all? Co ma do tego bycie kobietą? When the mind is in samadhi, when the mind is deep and purified. Kiedy umysł jest oczyszczony i skoncentrowany. When knowledge and insight flows on steadily. Kiedy wiedza i wgląd płyną stale. And you see correctly the truth. I prawidłowo widzisz prawdę. Anybody who might think I am a woman or I am a man or I am anything at all. Mara can go off and talk to them. Jeśli ktokolwiek ma o sobie zdanie jestem kobietą, jestem mężczyzną albo jestem czymkolwiek, to z nim może rozmawiać Mara. Yeah. So this is an incredibly powerful statement, huh? To bardzo mocne stwierdzenie. Yeah. And to see this statement in the voice of a woman. Słyszeć to z ust kobiety, which is clearly and explicitly making a statement that genders these constructs which actually are not the reality. Stwierdzenie, że płeć jako konstrukt nie jest w ogóle nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. And to say this so powerfully and so explicitly in a text of 2,500 years ago is quite an astonishing thing. Więc powiedzenie tego w tekście, który ma 2,500 lat, jest dosyć niesamowite. And also one of the things that it shows here, you know, to come back to that idea of like what feminism is. Jak to się ma do tego, czym jest feminizm? You know, Mara is the one who's constructing gendered concepts. Więc Mara jest tym, kto konstruuje koncepcję gender. Right? He's the one who's imposing these gendered limitations on things. On kreuje podziały i ograniczenia związane z płcią. And so when the Buddha is talking about meditation, he never does that. Kiedy Buddha mówi o medytacji, on nigdy takich podziałów nie stosuje. Right? I mean, he'll recognize and talk about gendered issues in the context of like language and society and so on. Będzie mówił o tematach związanych z różnicami płciowymi w społeczeństwie. But in the realm of meditation, in the realm of the mind, those things are not, they're not there. Ale w kwestii medytacji, w kwestii rozwoju umysłu, nigdy tam nie ma tego tematu. So that imposition of the patriarchy or those sexist attitudes is not just a natural state of things. It's something which has to be actively constructed by a voice which wants to make the world be gendered. Więc ten podział nie jest czymś naturalnym. On musi być najpierw skonstruowany przez ten głos, który będzie chciał, aby świat był tak podzielony. And because it's Mara who says those things, right? A ponieważ mówi to Mara, right? They want to create these gendered categories for bad reasons. Więc na pewno ma złe cele w dokonaniu podziału na płcie. Not because it actually helps, but because it gives them whatever, power or reassurance or whatever it might give them. Więc ma to na celu zapewne uzyskanie większej władzy. So anyway, so you can see from that little exchange that the nuns at that time were
subject to the same kinds of sexism and so on that you might experience today, but they were strong enough to stand up against it and to make their voices strong and clear and to assert their right to practice their spirituality as they wish. Więc widać z tego, że już wtedy, że wtedy tak samo jak i teraz mniszki były poddane niekorzystnemu traktowaniu, seksizmowi, ale były w stanie wyrazić jasno i wyraźnie sprzeciw przeciwko takiemu traktowaniu i praktykować ścieżkę duchową. So through the history of Buddhism, at least Buddhism in India, for at least 1,000 years, maybe 1,500 years, the Bhikkhuni community was there, it was present, and it constituted a strong and vital presence in Indian spiritual life. Więc przez historię buddyzmu, przez 1000 albo nawet 1500 lat w Indiach, kobiece klasztory, kobiece społeczności nieprzerwanie istniały i odgrywały znaczącą rolę w rozwoju buddyzmu. And the archaeological record from ancient India tells us that the Bhikkhunis are mentioned in the archaeological record approximately the same number of times as the monks are. W przypadku znalezisk archeologicznych mniszki są wspominane tak samo często jak mnisi. And so most of these mentions are things like, for example, if somebody makes an offering or a dedication, they make some kind of building or a monastery or a pagoda or something like that, they'll inscribe in the stone and say this was offered by such and such a person or by the pupils of so and so and so and so. And so this gives us a record. There are many hundreds of these inscriptions throughout ancient India. Więc te zapiski pochodzą najczęściej z ofiarowań, jeżeli ktoś ofiarował budowę czegoś, klasztoru albo pagody, to zapisywano w klasztorze, że jest to podarowane przez taką i taką osobę albo przez ucznia takiego mnicha albo mniszki. And in those inscriptions the nuns are mentioned in the same kinds of roles that the monks are. I w tych inskrypcjach mniszki są wspominane w takich samych rolach jak mnisi. As teachers, as people who have memorized the scriptures and passed them down, and as leaders and organizers of communities with followings of students. Opisywane są jako nauczyciele, jako osoby, które zapamiętują nauki, przekazują je dalej, ale również jako liderki społeczności. Okay, and we have a number of stories from that time that also, you know, give us some kind of illumination as to the life of the nuns and their relationship with the monks and so on. Mamy kilka historii z tego okresu, które dobrze naświetlają stosunki między mniszkami a mnichami. So I'll tell you one of those stories. Opowiem jedną z historii. Okay, so in about 200 years after the Buddha, there was a great Indian king called Ashoka. Około 200 lat po Buddzie w Indiach rządził król Ashoka. And Ashoka, in the time of Ashoka, there was a monk who was renowned as being the greatest monk in all of India, and his name was Upagupta. Za jego rządów najsłynniejszym buddyjskim mnichem znanym w całych Indiach był mnich Upagupta. And Upagupta was renowned as an enlightened master, the teacher of the king, and a great proponent of Dhamma throughout the realm. Upagupta znany był jako wielki oświecony nauczyciel króla i sławiący naukę Buddy w całym kraju. But he had one regret, which was that he had never met the Buddha personally. Ale żałował jednej rzeczy, że nie spotkał nigdy osobiście Buddy. He had been born too late. Urodził się za późno. And had missed out on the chance to actually see the living Buddha. I przeoczył szansę spotkania żywego Buddy. And he heard a rumor that there was a nun, a Bhikkhuni, who was the oldest nun in the world, and that she had been alive in the time of the Buddha.
Ale usłyszał, że żyje jeszcze najstarsza mniszka z całego zakonu, która jest tak stara, że żyła jeszcze w czasach Buddy. And so he decided to go and visit this nun to ask her about what it was like to meet the Buddha. Więc postanowił odwiedzić tą mniszkę i zapytać, jak było za czasów Buddy. And so he traveled to her monastery and came to her hut and knocked on the door. Więc dotarł do jej klasztoru, dotarł do jej domku i zapukał do drzwi. And she said, "Come in." And he entered, opened the door. Więc ona powiedziała: "Wejdź." On wszedł i otworzył drzwi. But just next to the door there was a little bowl filled with oil. Tuż obok drzwi leżała miska wypełniona olejem. And even though he tried to be as careful as he could when he opened the door, he couldn't help but just nudge the bowl a little bit and spill a little bit of oil. Pomimo, że otwierał te drzwi bardzo ostrożnie, to puknął w tą miskę drzwiami i wylał trochę oleju. And he said, "Oh, so sorry, sister," and took a rag, a piece of cloth, and wiped up the oil. Powiedział: "Przepraszam, siostro," wziął kawałek szmaty i wytarł to. And then they sat down and talked, and he asked her, "Was it true that she had met the Buddha?" Więc usiedli razem i zaczęli rozmawiać i zapytał, czy to prawda, że spotkała Buddę. And she said it was true. She was a little girl and she'd never forget it. Powiedziała, że to prawda, była małą dziewczynką, ale nigdy tego nie zapomni. And in their home one morning, they heard the word that the Buddha had arrived in their village. Więc kiedy była w domu, usłyszała, że Budda przychodzi do jej wioski. And he was coming walking on arms round carrying his bowl for his morning meal. Więc szedł zbierając jałmużnę, nosząc swoją miskę, do której ludzie wrzucali rzeczy na poranny posiłek. So all of his family was so excited because they had the chance to offer some food for the Buddha's meal. Więc cała rodzina była podekscytowana możliwością zaoferowania czegoś na posiłek dla Buddy. So everyone was running around cooking up some special chapatis and curry and things to offer to the Buddha. Wszyscy byli bardzo zaoferowani, przygotowując chapati i curry dla Buddy. So then the Buddha came to their door and they invited him into the house. Więc kiedy Budda do nich przyszedł, zaprosili go do środka. And she was only a little girl, only like 2 or 3 years old, but she came up and she bowed at the Buddha's feet. Była bardzo młodą dziewczynką, miała 2 czy 3 lata i pokłoniła się Buddzie do stóp. And when she bowed, she had like a hairpin keeping her hair in, and the hairpin came loose and fell on the floor. Podczas kłaniania się wypadła jej z włosów spinka. And it went under a chair or something, and she couldn't see it. Upadło gdzieś pod krzesło i nie mogła jej widzieć. And when she saw that, you know, she loved her hairpin. She started to cry because she lost it. Więc kiedy zauważyła, że ją straciła, zaczęła płakać. And the Buddha bent down, went under the, looked under the table or the couch, and pulled out the hairpin and said, "Here you go." A Buddha pochylił się, znalazł tą spinkę i dał dziewczynce. And she said she'd never forget that simple act of kindness. A ona powiedziała, że nigdy nie zapomniała tego prostego aktu uprzejmości. That even such a great spiritual teacher would do something so simple to help a little girl like that. To, że taki wielki nauczyciel duchowy zrobił taką małą, prostą rzecz dla małej dziewczynki. And so when he heard that story, Upagupta was filled with joy, but at the same time with sadness to know, to hear that very personal story about that teacher that they shared. Więc Upagupta był bardzo wzruszony tą historią. And then he said to the nun, you know, what about the monks at that time? You know, what about the sangha? What were the monks like? Następnie zapytał się, a co z mnichami? Jacy byli mnisi w tamtym czasie? And she said, "Oh, the monks at that time were wonderful. They were so mindful and so careful." Mnisi w tamtym czasie byli wspaniali, byli bardzo uważni i ostrożni. And they had such good practice. Mieli bardzo, bardzo dobrą praktykę. Now, at this point, I have to introduce you to the group of 6 monks. Teraz muszę przedstawić jeszcze grupę 6 mnichów. Right, because Buddhism, like anything else, you've got the bad guys.
w buddyzmie, jak i w innych sferach życia są czarne charaktery. Right, so in the time of the Buddha, there were lots of great enlightened monks and nuns. W czasach Buddy było pełno oświeconych mnichów i mniszek. But there were lots of naughty ones as well. Ale było też dużo niegrzecznych. Yeah, and the naughty monks was known as the group of six monks. I ci niegrzeczni mnisi byli znani jako grupa sześciu. And if there was any mischief, then they were sure to be behind it. Jak cokolwiek było nie tak, to na pewno za tym stali. I should just by the by, I should mention incidentally that the Buddhist texts don't discriminate in this matter, that there are also very famous bad nuns as well. Chciałbym też zaznaczyć, że to nie ma dyskryminacji w tekstach, bo są też bardzo złe mniszki. In fact, Tulananda was the baddest nun in the whole Sangha. Nawet z imienia są wspomniane, Tulananda była najgorszą mniszką w całej Sandze. And she had many interesting stories about her, which I won't go into right now. Jest dużo interesujących historii o niej, ale nie będę ich teraz wspominać. Anyway, the group of six monks, bad monks. Grupa sześciu mnichów jest bardzo zła. And so the nuns, talking to Bhagupta, said, you know, in the Buddha's day, the monks were so good that even the group of six monks didn't spill my oil when they came into my house. Więc grupa w tamtych czasach mnisi byli tak dobrzy, że nawet ta najgorsza grupa sześciu nie rozlała mojego oleju wchodząc do mojej chatki. So Bhagupta's like, I'm so sad. Here I live in such decadent times. A grupa Gupta był pogrążony w smutku, że żyje w czasie dekadencji. So you know that story. You know, is that story true? Whatever, we can't say. It's more than 2,500 years ago. Czy historia jest prawdziwa? Ciężko powiedzieć. Ma 2,500 lat. But you know, it's a story that's told in a community, right? It represents, you know, ideas and attitudes and behaviors that are, you know, current within the community. Ale ta historia jest opowiadana współcześnie w społeczności buddyjskiej i jej idee odzwierciedlają to, co się dzieje. And you can see that there's like a, you know, respectful and friendly relationship between the monks and nuns. I widać, że jest przyjacielski i pełen szacunku stosunek między mniszkami a mnichami. And you can see also that the nun was not afraid to test the monks, even such a respected monk as Upagupta. I widać, że mniszka nie bała się wystawiać na próbę nawet tak wysoko postawionych, znanych mnichów jak Upagupta. Okay, so that's giving you a bit of background into the history of the nuns in ancient India. Takie jest tło historyczne mniszek w starożytnych Indiach. Just to sort of round out the story, around 1,000 years ago, it seems that the bhikkhuni communities in India and in southern Buddhism died out. Żeby zakończyć, około 1000 lat temu zgromadzenia mniszek w Indiach i w południowym buddyzmie powoli wymarły. Actually, all of Buddhism was destroyed in India at that time. W zasadzie cały buddyzm w Indiach został zniszczony w tym czasie. And in Sri Lanka, the Bhikkhuni order died out. A na Sri Lance wymarł zakon mniszek. But around 600 or 700 years before that, Sri Lankan traders had brought bhikkhunis to China. Ale 600 lat zanim do tego doszło, handlowcy przewieźli mniszki również do Chin. And they did the first bhikkhuni ordinations around 400 something AD and established the tradition of bhikkhunis in China. I w ten sposób około roku 400 naszej ery rozpoczął się zakon żeński w Chinach. And that tradition then spread through Eastern Asia, Korea, Taiwan, Vietnam and so on.
I ten zakon rozprzestrzenił się po Azji Południowo-Wschodniej, dotarł do Korei, Tajwanu i Wietnamu. So in those countries the bhikkhuni tradition remains and is very strong. W tych krajach tradycja bhikkhuni istnieje i jest bardzo mocna. That's not to say that the nuns in those areas don't face sexism and discrimination. They do, but at least they're able to flourish in spite of it. To nie jest tak, że mniszki w tych regionach nie doświadczają seksizmu i dyskryminacji, ale potrafią rozwijać się pomimo tego. In Taiwan, in particular, there are four times as many bhikkhunis as there are monks. Szczególnie na Tajwanie jest 4 razy więcej mniszek niż mnichów. And they run monasteries and they teach and they run social welfare programs and they run universities and all kinds of things. Zajmują się prowadzeniem klasztorów, nauczaniem, projektami społecznymi, prowadzą uniwersytety. As well, of course, as doing their spiritual practices and meditation and so on. Jak również mają czas na medytację i praktykę duchową. And so that you know that success and that flourishing of the bhikkhuni order in Taiwan is, to my mind, is a great example of what Buddhism could be, or how the Sangha could be revitalized in our current day. Dla mnie sytuacja na Tajwanie jest przykładem, jak buddyzm, jak sangha może być odnowiona, odświeżona w innych krajach. And you know many of the nuns in those areas are very prominent speakers and social reformers. Wiele mniszek z Tajwanu jest ważnymi i znanymi mówcami i reformatorami. For example, there's a bhikkhuni whose name is Zhao Hui. Na przykład mniszka Zhang Hui. Zhang Hui is a very vocal proponent of feminism and women's rights. Jest głośną zwolenniczką feminizmu i praw kobiet. As well as being very outspoken on a lot of social issues like animal welfare and environmental issues. Porusza również tematy praw zwierząt i ochrony środowiska. Now, just to give you an example of one of the ways that Zhao Hui uses her voice to communicate her ideas in contemporary Taiwanese Buddhism. Dam przykład, w jaki sposób Zhao Hui używa swojego głosu, aby wyrazić opinię na ten temat we współczesnym buddyzmie. Now, Zhao Hui is the student of the most well-known and respected monk in 20th century Taiwanese Buddhism, whose name was Yin Shun. Zhang Hui jest uczennicą najbardziej znanego mnicha na Tajwanie w XX wieku, czcigodnego Yin Shun. Yin Shun lived to be very old, and on the occasion of his 100th birthday, Zhao Hui did an appearance on the national television in Taiwan. Yin Shun dożył podeszłego wieku i z okazji jego setnych urodzin Zhang Hui wystąpiła w telewizji z mową z tej okazji. And she did a special act as a dedication for her master's birthday. I przygotowała specjalny akt dedykowany z okazji urodzin mistrza. So she wrote on a large piece of paper the list of rules that's called the 8 Garudamas. Napisała listę 8 zasad, które znane są jako Garudamy. And the Garudamas a list of rules which came into being at some point in the history of Buddhism, whose purpose is to marginalize and diminish the role of nuns in the Sangha.
Więc te 8 reguł zostało wprowadzone gdzieś w historii buddyzmu po to, żeby zmarginalizować rolę kobiet w zakonie. And even though they were not taught by the Buddha, they've become widely accepted in the Buddhist community. Pomimo tego, że nie zostały nauczone przez Buddę, zostały szeroko zaakceptowane w społeczności. Mm. For example, the Garudamas, one of the Garudamas says that it's okay for a monk to criticize a nun, but it's not okay for a nun to criticize a monk. Jedną z takich zasad jest to, że mnich może krytykować mniszki, ale odwrotnie nie, mniszka nie może krytykować mnicha. Yeah. So you have, you know, when you read these rules, you like, you know, has the person who read this rule actually ever meet a woman? To jest, kiedy czyta się takie rzeczy, to można się zastanowić, czy ten, kto to napisał, kiedykolwiek spotkał jakąkolwiek kobietę. Yeah, this is just another kind of male patriarchal fantasy. To jest chyba jakaś fantazja patriarchalna. Anyway, so she wrote these 8 Garudamas on a big sheet of paper and hung it up in the TV studio. Więc napisała je na dużej kartce papieru i powiesiła je w studio. Mm. And then she burnt them. A później spaliła. As an offering to her teacher. Jako ofiarę do nauczyciela. And so this, you know, wonderful piece of political theater. Piękny przykład politycznego teatru. Yeah. And so, you know, these are some of the ways that you know, the nuns have been starting this conversation and challenging people about their assumptions of what a nun should be and what a role should be in society. W ten sposób rozpoczęła się dyskusja i konfrontacja w temacie, jaka powinna być rola mniszek w społeczności buddyjskiej. In Theravadan Buddhist countries, so my Buddhist tradition is from background is from Theravada, and so these countries in Burma, Thailand, Sri Lanka, and other areas in South and Southeast Asia. Ja pochodzę z tradycji Theravada. Ona obejmuje kraje takie jak Tajlandia, Birma, Sri Lanka i inne regiony w Azji Południowo-Wschodniej. Mm. And so in many of these regions, in all of these regions, there's no sort of accepted tradition of bhikkhuni communities. We wszystkich tych regionach nie ma przyjętej i akceptowanej tradycji zakonów żeńskich. So in recent years, starting from the 90s, they've been doing ordinations and restarting the bhikkhuni order. Od lat 90. Rozpoczął się ruch ordynacji mniszek i odnowy zakonu żeńskiego. And these bhikkhuni orders have become quite well established, especially in Sri Lanka. Te zakony zakorzeniły się już dosyć mocno, szczególnie na Sri Lance. And there, I believe there's more than 1,000 bhikkhunis now. Gdzie jest już według moich informacji ponad 1,000 bhikkhunis. So that's maybe 5 or 10% of the entire population of the Sangha. Co pewnie odpowiada 5-10% całej populacji Sangi. Yeah. So it's a long way from equal, but it's a you know, it's a great start. To jeszcze daleko do równości, ale jest to dobry początek. In Thailand there's now maybe 100 or 200 bhikkhunis. W Tajlandii jest może 100-200 mniszek. And in most other countries, bhikkhuni sangha has been established and is, you know, it's small but you know, gathering momentum. W innych krajach sangha żeńska powstaje i powoli zyskuje na popularności. But there are still many obstacles to be overcome. Jest ciągle bardzo dużo przeszkód, które trzeba pokonać. A few months ago I was at a conference in Indonesia. We had a Buddhist conference called Sakyadita. Kilka miesięcy temu byłem w Indonezji na konferencji buddyjskiej Sakyadita. And so this is a pretty amazing thing. There's a conference with nearly 1,000 people attending on basically a feminist Buddhist conference in a
Muslim country. Więc jest to niesamowite, jest ponad 1000 uczestników na konferencji, na feministycznej konferencji buddyjskiej w muzułmańskim kraju. And they were it was very interesting because the organizers of the conference were actually received by the local sultan, like the sort of royal head of that local district at his house, and then they were given a parade with police escort and so on through the streets to the conference. Co ciekawe, organizatorzy spotkali się z regionalnym sułtanem, przedstawicielem lokalnych władz i otrzymali nawet specjalne traktowanie, specjalną ochronę policyjną i zorganizowaną paradę do miejsca, gdzie była konferencja. One group of people I met at the conference was some monks and nuns from Bangladesh. Spotkałem tam też grupę mnichów i mniszek z Bangladeszu. And they were having great difficulty trying to re-establish a nun's community there. Mieli duże problemy z ustanowieniem zakonu mniszek tam. And they had this like a small group of about 4 nuns there. Były tam tylko 4 mniszki. And they were terrific. They were really, highly, really intelligent, educated, motivated young nuns. I były doskonałe, młode, utalentowane i wykształcone. But they had, when they wanted to ordain these nuns, they found it very, very difficult. Ale kiedy chcieli wyświęcić te mniszki, to było bardzo trudne. Basically, no monastery would have them. Żaden klasztor nie chciał ich mieć. And they went round to all the monasteries to see whether they could do the ordination there, and one after one they made their excuses and said why it wasn't going to be possible. Każdy z klasztorów znalazł jakieś wymówki, dla których nie było to możliwe. And eventually they spoke about it with their Muslim neighbor. Więc w końcu porozmawiali ze swoim muzułmańskim sąsiadem. And he said sure, no problem. So that's they did their ordination on their Muslim neighbor's property. Więc zrobili to wyświęcenie na posesji muzułmańskiego sąsiada. Yeah. So we have to give great thanks to Islam for supporting the re-establishment of the Bikuni order. Więc Islam ma jakiś udział w odrodzeniu chrześcijańskiego monastycyzmu w Bangladeszu. Okay, so in those countries, you see Buddhist nuns living in different kinds of ways and doing different kinds of things. W różnych krajach życie mniszek i ich sytuacja jest różna. So don't imagine that, as a Buddhist monk or a nun, that there's just like a lifestyle. Actually, it's very varied. Ogólnie nie ma jednego stylu życia dla mnichów i mniszek, to różni się znacząco. And so there's, some of the nuns will be living in places that are like in the city, where they might be involved a lot in doing teachings and social work and activism. Niektóre mniszki mieszkają w miastach, gdzie biorą udział nauczają, robią projekty społeczne i są aktywne społecznie. Others might be like academics teaching at universities. Inne mogą być nauczycielami akademickimi. Others might be living a contemplative life just quietly in some monastery in the forest. Inne mogą prowadzić życie kontemplatywne w klasztorach w lesie. And so this, many different ways that the nuns are living. Jest wiele różnych sposobów, w jakie żyją mniszki. And we're still very much in the early days. I to jest ciągle tylko początek. And so since I've been a monk more than 20 years, I've seen that the situation has completely changed. Od kiedy jestem mnichem, przez te 20 lat, sytuacja się bardzo zmieniła. When I started in my country of Australia, we didn't have any nuns monasteries. Kiedy zaczynałem w Australii, skąd pochodzę, nie było ani jednego klasztoru żeńskiego. And now we have, just trying to think, now we have five,
dedicated nuns monasteries in Australia. A obecnie w Australii jest 5 dedykowanych dla kobiet klasztorów w Australii. That's just in the Theravadan tradition. I to tylko w tradycji Theravady. There's many more in the Chinese, Vietnamese, Tibetan traditions. Jest wiele więcej w tradycjach chińskich i tybetańskich. So even though again it's still not equal and there's still a long way to go, but we really have made a difference. Pomimo tego, że to nie ma tu jeszcze równości, ale dużo się zmieniło. And you know the important thing to remember is that these to me these gender issues and so on ultimately are kind of a distraction. Dla mnie tematy różnic płciowych są tylko odwróceniem uwagi. You know, people are people. Ludzie to ludzie. And if people want to practice meditation, to develop their spiritual life, then they should have that opportunity to do so. I ludzie, którzy chcą praktykować życie duchowe, powinni mieć taką możliwość. And we should be free to focus our attention on the important things. I powinniśmy mieć wolność, aby skoncentrować swoją uwagę na rzeczach ważnych. I'll just finish by talking a little bit about what was one of the most important things for me to learn about feminism. Więc zakończę mówiąc o tym, co było najważniejszą rzeczą, jaką odkryłem w feminizmie. So I have to apologize beforehand. I don't want to be doing mansplaining and telling you what feminism is. Z góry przepraszam za to, że to ja mówię o tym, czym jest feminizm. But I just want to, you know, show you my perspective of something that I've observed that's been meaningful for me. To jest tylko moja perspektywa tego, co dla mnie ma znaczenie. It was something that the psychologist, feminist psychologist Carol Gilligan said. To jest coś, co powiedziała feministyczna psycholożka Carol Gilligan. Carol Gilligan. Yeah. She said patriarchy works by dividing men against women and by dividing women against each other. Patriarchat działa dzieląc, tworząc podziały między na mężczyzn i kobiety i tworząc podziały między kobietami. And we had, there was a moment a few years ago when we were doing a class that I noticed this and I saw so clearly how that worked. Był taki moment kilka lat temu na zajęciach, kiedy dokładnie dostrzegłem, jak to działa. We were doing a class where we were discussing the Buddha suttas. Mieliśmy zajęcia, gdzie dyskutowaliśmy o suttach buddyjskich. And we were sitting around a table to do this. I siedzieliśmy przy stole, kiedy to robiliśmy. And we had that one guy was sitting there and he's sitting with these kind of legs like this, you know? Jeden z uczestników, mężczyzna, siedział z szeroko rozstawionymi nogami. And the women sitting next to him were kind of sitting like this. A kobiety siedzące obok nie miały miejsca. And one of them eventually said, "Look, do you think you might just, you know, give us a little bit more space?" Jedna z nich w końcu powiedziała, czy mógłbyś dać nam trochę więcej miejsca? And then one of the other women there said, "Oh, you know, when I see men doing that, I just let go." A druga powiedziała, no kiedy ja widzę, jak mężczyźni robią coś takiego, to po prostu to odpuszczam. She said, you know, I mean, it's not my problem if they want to do that, whatever. To nie mój problem, kiedy tak chcą robić. And then the other woman said, you know, but you know, he's just making this assumption that he can take up this space. Why should I, as a woman, have less space than he does? Ten człowiek przyjmuje takie założenie, że należy mu się więcej przestrzeni. Dlaczego ja jako kobieta mam to tolerować? A w tym czasie gość dalej tak siedzi. No może trochę. Right? And so he's still taking up all the space because he assumes that's what he does. He's never even thought about it. I dalej zajmuje dużo przestrzeni. Takie ma założenie, że nigdy o tym nie myślał. And the women are arguing between themselves. A kobiety kłócą się między sobą. Yeah. And so this, I think it's really interesting and important to notice this.
Myślę, że to jest ważne, żeby to zauważyć. And this is sometimes what you see, like you know, when I was at the Sekideta at the women's conference. I było tak też, kiedy byłem na konferencji, na konferencji kobiet. And when the women are discussing, they often discuss what are the obstacles and struggles that we as women face in trying to live. I często kobiety dyskutują, jakie mają przeszkody w ogólnie w życiu. When men get together, they don't discuss that. Mężczyźni jakoś nigdy tego nie dyskutują. They just get together and think, what are we going to do? Kiedy się zbierają, po prostu zastanawiają się, co będziemy robić. How are we going to change the world? Jak zmienimy świat? Yeah. And so I think that you know my take on it, you know what I think for you know as we work to try to reestablish this in the Buddhist community is that we can't waste too much time in worrying about whether the patriarchy is going to accept us. Więc dokonując tej zmiany w społeczności buddyjskiej, nie możemy się martwić za bardzo tym, czy patriarchat to zaakceptuje. And arguing for a position that to somehow argue that we need equality or something stupid like that. I mean, why are we wasting our time arguing for something as obvious as equality? I dyskutować na temat czegoś tak oczywistego jak równość. So you need to just assume it. You just take it. Trzeba po prostu to przyjąć i wyjść z założenia, że tak powinno być. Right? I mean, the women have already been to the patriarchs and said, oh, look, excuse me, sir, do you mind giving me some equality? Już kobiety już przychodziły wcześniej do patriarchów i mówiły, że poprosimy o trochę równości. The patriarchs say, yeah, no. A patriarch mówi, nie. So you just say, okay, well, I'll take it anyway. To w takim razie trzeba powiedzieć, i tak ją wezmę. Yeah. And you don't have to apologize for that. I nie trzeba za to przepraszać. And you don't have to defend yourself. I nie trzeba się bronić. Yeah? You just need to work out how to live. Trzeba tylko zastanowić się, jak egzystować. And this is the really crucial thing. I to jest ważne. Yeah? How do we build a life? Jak zbudować życie? Yeah? And so this, you know, from my concern, as far as I'm concerned, that phase of debating and discussing with the patriarchy in Buddhism, for me, is over. Dla mnie etap dyskutowania z patriarchami w buddyzmie się skończył. If you don't get it, I don't care. Jeśli jeszcze do teraz nie zrozumiałeś, to mnie to nie obchodzi. Right? So if there are people who do get it, let's work together and let's make something great. A jeśli jest wystarczająco ludzi, którzy to rozumieją, więc zróbmy razem coś dobrego. Okay, so that's it. That's all I got to say. Tyle mam do powiedzenia. Okay. Please, anybody, any questions, objections, funny stories, please. Pytania, sprzeciwy, zabawne historie. What's the time, by the way? How are we going for time? 7:25. 27:25. Okay. Please. Po prostu mówię, tak? czy nie było tak, że Buddha na początku był przeciwny właśnie sangom, dopuszczaniu kobiet do sangi? Wasn't that the case that the Buddha was at the beginning against letting women into sangha? No. The Buddha wasn't sexist. Buddha nie był seksistą. Ale przepraszam, a skąd nam właśnie takie historie, że bodajże siostra matki Buddy, to była pierwsza, która poprosiła Buddę o założenie sangi. I potem znamy też historię, że Buddha mówił, że życie sangi poprzez przyjście kobiet do sangi skróci życie sangi o 500 lat. Skąd takie historie są? Okay, so where are the stories coming from? First of all, the story of Buddha's mother sister
was the first one to ask to be ordained, and the other story that's saying that letting women ordain would shorten the life of Buddhism. So notice how I skillfully avoided mentioning these stories in my talk. Zauważcie, jak umiejętnie uniknąłem wspominania tych historii w trakcie mojej mowy. Right? Why did I do that? Dlaczego tak zrobiłem? Right? Because this is the patriarchal narrative. Bo to jest narracja patriarchalna. Right? These are the stories they want you to be hearing. To są te historie, które oni chcą, żebyśmy usłyszeli. And this is the discussion that they want you to be bogged down in. I chcą, żebyśmy się zagłębiali w taką dyskusję. Because no matter how many times we talk about this and how many times we go over it, it will still be there. Bo nieważne ile razy będziemy to przerabiać, to ta historia nadal tam będzie. This is the nature of mythology. Taka jest natura mitologii. Okay, so this story is in brief, the story goes that the Buddha's auntie and stepmother, who raised him from a child, her name was Mahaprajapati, she asked Buddha for ordination and he rejected her. Więc ta historia w skrócie wygląda tak, że ciotka Buddy, która była jego macochą również, nazywa się Mahaprajapati, i poprosiła o przyjęcie do jako mniszka i dostała Buddha i odmówił. And he then only allowed her to become a nun and to start the nun's order after being persuaded. I dopiero po tym, jak został przekonany, to zgodził się na to. And he laid down the eight garadhammas, I mentioned before, the garadhammas, in order to control the nuns. I dodał te 8 garudam, czy tych 8 zasad, żeby kontrolować mniszki. And he then said that when if women now that women have ordained, the life of Buddhism will be cut in half. I do tego jeszcze powiedział, że kiedy już teraz mniszki też mogą być wyświęcone, to życie buddyzmu skróci się o połowę. So Buddhism will only last for 500 years. I buddyzm będzie trwał tylko 500 lat. So obviously he was wrong on that one. Więc na pewno tu się mylił. And he said that when women enter the sangha, then it's like the disease of red rot, which will blight the sugar cane. Powiedział też, że kiedy kobiety dołączą do sangi, to będzie to jak coś czerwonego, co rozprzestrzenia się w pojemniku z cukrem. And if you're interested, you should go back home and Google red rot sugar cane, yeah, because it's actually a real disease. Więc można to sobie sprawdzić, to jest prawdziwa choroba trzciny cukrowej. And when you cut open the sugar cane, it looks like it has blood all through, like dripping through the sugar cane. Wygląda to w ten sposób, że kiedy przetnie się trzcinę cukrową, to wygląda, jakby leciała z niej krew. And so this kind of expression in mythology is a symbolic expression of like fear of menstruation and these kinds of taboos around women. Więc jest to typowa metafora, która była mitologicznie używana jako wyraz strachu przed menstruacją. A number of other things of the same sort. So either here we have two alternatives. Więc tu mamy dwie alternatywy. Either the Buddha was a raging misogynist, albo Buddha był Misoginem. With deeply held irrational fears of women. Z głęboko zakorzenionym strachem przed kobietami. Or he didn't say that. Albo nie powiedział tego. If you want, I can explain to you all of the text critical reasons why myself and dozens of other scholars have come to the conclusion that the choice B is in fact the correct one and the Buddha didn't really say these things. Jeśli chcecie, mogę wam dokładnie wytłumaczyć, dlaczego z analizy tego tekstu ja, jak i wielu innych badaczy doszliśmy do wniosku, że to ta druga odpowiedź jest prawidłowa.
But in any case, it seems that this story was added to the Buddhist text about 100 or 200 years after the time of the Buddha. Wygląda na to, że ta historia została dodana do kanonu, do tekstów jakieś 100-200 lat po śmierci Buddy. And you know, it seems that these things are normal, right? In religions, it's normal. If you have a great reforming teacher, right? As soon as they go, their reforms will be gradually rolled back. Więc to jest normalne w rozwoju religii, jeżeli jest wielki reformator, wielki nauczyciel, to po jego śmierci te reformy, te zmiany się cofają. Just give you an example from my own experience. Dam przykład z mojego doświadczenia. My tradition in Thailand was the tradition of a monk called Ajahn Chah. Moją tradycją w Tajlandii była tradycja mnicha Ajahna Chah. And while Ajahn Chah didn't ordain bhikkhunis, he did many things to improve the status of the women and the nuns who were living there at the time. Więc choć on sam nie wyświęcał mniszek, to zrobił dużo, żeby polepszyć życie kobiet i mniszek, które już tam były. For example, ensuring that they had regular teachings, that they would have time for meditation and so on. Zapewniając im regularne nauki oraz czas na medytację. And he also made provision for the nuns to be able to go on alms round to the village. I zapewnił mniszką możliwość chodzenia po jałmużnę do wioski. And so this is a very important thing. To bardzo ważna rzecz. Okay. What it means is that the nuns have their own independent source of sustenance. Bo to oznacza, że mniszki mają swoje niezależne źródło utrzymania. In most monasteries in Thailand, the role of the nuns is to cook the food for the monks. W większości klasztorów w Tajlandii rolą mniszek jest gotowanie dla mężczyzn, dla mnichów. Something which the Buddha has banned. Coś, czego w zasadzie Buddha zakazał. Okay. And so by saying that the nuns can go for alms round to the village, what it means is that they can support themselves and have a degree of independence from the monks. Więc stwierdzenie, że mniszki mogą iść po jałmużnę, oznacza to, że mogą się same utrzymać i że są niezależne od mnichów. And they're seen by the lay community as being genuine spiritual renunciants who are deserving of support. I również są widziane przez świeckich jako prawdziwe mniszki, które zasługują na wsparcie. And so after Ajahn Chah died, about 2 or 3 years after he died, then the word came down from the top, oh yeah, nuns can't go for alms round anymore. Więc już 2 czy 3 lata po śmierci Ajahna Chah słowo kierownictwa było takie, że mniszki nie mogą chodzić już po jałmużnę same. So this is normal. To jest normalne. And so, you know, it seems the same thing happened in Buddhism, so these stories made their way into the Buddhist texts, and unfortunately they have been allowed to dominate the conversation on bhikkhunis. Więc niestety takie historie znalazły się między tekstami buddyjskimi i co gorsza, dominują one w dyskusji na temat bhikkhunis. Never forget that this is the story that the patriarchs want to tell about the nuns. Nie można zapominać, że to jest opowieść, jaką patriarchowie chcą opowiadać na ten temat. So what I'd encourage you is to, if you're interested, to have a look at the Terigata, the verses of the nuns, and this is giving the words that the nuns themselves wanted to say. I zachęcam więc do lektury księgi Terigata, która jest słowami mniszek i tego, co one mają do powiedzenia w tej sprawie. I w Terigacie nie ma słowa o tych 8 Garudamach. Nor is there really any mention of Mahapajapati. Ani nie ma w ogóle wzmianki o Mahapajapati. Because this would be strange that she's the founder of the Bhikkhuni order and yet none of the Bhikkhunis said, oh yes, Mahapajapati was my teacher. Bo jest to dosyć dziwne, że uważa się Mahapajapati za założycielkę
zakonu mniszek, ale jednak, a nie ma żadnej wspominki, żadna z mniszek nie wspomniała, że jest ona jej nauczycielką. Yeah, in fact, they regularly refer to other nuns as being their teacher. Wręcz odwrotnie, jest wspomniane wiele innych mniszek, które były ich nauczycielkami. I think if we're going to talk in a realistic way about the history of the nuns in India, then this needs to be our starting point. Więc jeśli mamy realistycznie mówić o historii mniszek w Indiach, to to powinien być punkt wyjściowy. Any more questions? I jeszcze jakieś pytania? What is the reaction of other women, for instance, in Thailand, for those nuns, because it's quite new for them, for this society. So, do nuns have support from other women or not? Po polsku. Jakie jest nastawienie kobiet, przykładowo w Tajlandii, do mniejszych, ponieważ to jest stosunkowo nowe zjawisko, więc czy one mają wsparcie od innych kobiet, czy nie? Okay. Well, it's complicated. To skomplikowane. Yeah. Of course, there are many women in Thailand who are very sort of vocally and enthusiastically supportive of the nuns. Więc jest wiele kobiet w Tajlandii, które bardzo zdecydowanie i z entuzjazmem wspierają mniszki. Just as there are many men and many monks who are supportive of the nuns. Tak, jest dużo mężczyzn i mnichów, którzy wspierają je. There are also many women who maybe don't say anything. Jest też dużo kobiet, które nic nie mówią. For example, we had one woman who came to our monastery in Australia, who came because she wanted to ordain as a bikini. Była jedna kobieta, która przyszła do naszego klasztoru w Australii i chciała być wyświęcona na bikuni. And formerly she'd been at the monastery, a monastery run by a German monk who was very famously opposed to bikini. I trafiła akurat na klasztor prowadzony przez niemieckiego mnicha, który był bardzo, który był znany z tego, że sprzeciwia się bikuni. And she said that when she told the women in the kitchen, like the village women come to the kitchen to the cooking and stuff, when she told them what she wanted, they were all like, yeah, yeah, go for it. Więc kiedy powiedziała w kuchni kobietom, jaki ma plan, to wszystkie powiedziały tak, tak, to świetny pomysł. Yeah, so you know, there's many cases where a lot of the women, they come to monasteries. They don't go to a monastery in order to cause a revolution. Więc te kobiety zazwyczaj nie przychodzą do klasztoru po to, żeby zrobić rewolucję. No, they go because they want some peace and some meditation, some wisdom. Przychodzą dlatego, że chcą trochę spokoju, medytacji i mądrości. And so they don't really see, they're not aware, I think, of the extent of their power and their influence. Myślę, że nie są świadome swojej możliwości, swojego wpływu i swojej siły. If the women in the monastery kitchens were to go on strike, gdyby kobiety w klasztornej kuchni zdecydowały się na strajk, we'd have bikini order by the end of the week. Byśmy mieli zakon mniszek na końcu tygodnia już. But there are also some women who are opposed to bikini ordination. Są również kobiety, które są temu przeciwne. And I think that they in some cases it's people. So in some cases people find like a niche for themselves in that order. Myślę, że to dlatego, że niektórzy ludzie po prostu znajdują sobie nisze w obecnym systemie. And they're comfortable with that. I jest im tam dobrze. But there's also another thing which is important to bear in mind is that Buddhism, of course there are many dimensions to Buddhism in traditional Buddhist countries that aren't about gender. Więc trzeba pamiętać, że jest też wiele wymiarów buddyzmu w Azji, które nie dotyczą płci. And one of the most important functions that Buddhism plays or is perceived to play is to provide stability and cohesion within society. Więc jedną z ról, które buddyzm gra albo ma grać, jest rola stabilizacji i jedności w społeczeństwie.
And remember that, that many of these countries in Asia have been through terrible wars and terrible instability. Wiele z krajów w tym regionie przeżyło straszne wojny i okresy niestabilności. And they are also going through like extremely rapid economic growth and social change. Przechodzą również szybki wzrost gospodarczy i gwałtowną zmianę społeczną. So all of this creates a kind of uncertainty and a level of fear and anxiety within that society. Więc to powoduje powstanie w tym społeczeństwie strachu. So to counteract that, they kind of reach back for what they know, for what for them is their own ancient traditions and so on, which is their Buddhist tradition and Buddhist culture. Więc w tym momencie sięgają do tego, co wydaje im się starożytną tradycją, czyli im znana tradycja buddyjska. And so this is why. I think this is a very important reason why that there's a reluctance to make these big changes in Buddhist institutions. Myślę, że jest to jeden z powodów, dla których jest taka niechęć do wprowadzania dużych zmian w społeczności buddyjskiej. Are women aware that they can become bhikkhuni in those countries? Is it knowledge available for everybody? I think. Czy jest to wiedza dostępna dla wszystkich, że można zostać bhikkhuni? I think certainly in Sri Lanka, probably in Thailand. I think by these days most people would have at least some awareness of the issue. Myślę, że w Sri Lance, jak i w Tajlandii obecnie większość ludzi już ma świadomość, że jest taki, że jest taka możliwość. In Burma still not? W Birmie nie. There was only one Burmese bhikkhuni who, when she went back to Burma, was thrown in jail by the government. Była tylko jedna mniszka birmańska, która wróciła do Birmy i została wrzucona do więzienia przez rząd. Forced to renounce her robes and leave the country. Została zmuszona do zrzeknięcia się szat i opuszczenia kraju. Imagine that, being thrown into a Burmese jail for the crime of being a nun. Wyobraźcie sobie być wrzuconym do birmańskiego więzienia za przestępstwo bycia mniszką. Incidentally, that nun had previously had repeatedly in successive years become the first in the Dhamma exams across the whole country. Dodatkowo ta sama mniszka wcześniej miała najlepsze wyniki na egzaminach buddyjskich z całego kraju. So they took one of the most outstanding scholars of their generation and threw her in jail for the crime of being a nun. Więc wrzucili do więzienia jedną z najbardziej utalentowanych badaczek buddyzmu w swoim czasie. Okay. What next? Go on, you must have some more questions. Chyba macie więcej pytań? I have another one. Sure, go on. I'm wondering who ordain those bhikkhunis. Are there people from the West who ordain them, or local bhikkhus from Theravada countries? Okay. Zastanawiam się, kto wyświęca nam mniszki te kobiety, czy to są lokalni mnisi, czy ludzie z zachodu? Thank you. That's actually a very good question, because often when we talk about this, the bhikkhuni kind of movement is frequently dismissed as being just a kind of a Western imposition. Dziękuję za to pytanie. To jest ważny temat, ponieważ często ten ruch bhikkhuni jest przedstawiany jako wymysł Zachodu. And it's as if we kind of evil Westerners are sort of trying to pervert the pure Asian Buddhism by imposing our alien ideas of like equality and treating people like human beings. Więc wygląda to, jest to przedstawiane tak, jakbyśmy my, źli ludzie z zachodu,
wykrzywiali szlachetny i czysty buddyzm azjatycki, aby przyjął obce im wartości równości. Which rather kind of overlooks the inconvenient fact that the Buddha was actually Asian and he started the whole bhikkhuni thing. Co w zasadzie zaprzecza temu, że to Budda był Azjatą i to on zaczął ten zakon. In fact, the major reforms in the bhikkhuni order have in modern times have all been led by Asian monks and nuns. Więc największe ruchy reform mające na celu przywrócenie zakonu bhikkhuni były prowadzone przez azjatyckich mnichów. And the original series of ordinations done in the 90s were coordinated between bhikkhus from India and Sri Lanka. Więc pierwsze ordynacje w latach 90. były skoordynowanym projektem mnichów ze Sri Lanki i Indii. Together with bhikkhunis from either Taiwan or Korea. Oraz bhikkhunis z Tajwanu i Korei. Yeah, and it was only subsequent to that the Westerners did some ordinations. I dopiero później zachodni mnisi też robili ordynacje. Although, of course, actually, even our ordinations in Australia and so on are actually like mixed communities with both Western people and Asian people. Chociaż w Australii nadal ordynacje są w zasadzie prowadzone w grupach australijsko-azjatyckich. I should mention that, like, Australians, we still think of ourselves as Westerners for some reason. I don't know why. It's a bit geographically inappropriate, but anyway. Yeah. Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiadomo, dlaczego Australia zalicza się do świata zachodniego. To jest geograficznie niepoprawne. I zadać pytanie inne. Thank you, yes. I'm not that familiar with Buddhism, so sorry if I missed something before. Sure. But you were talking about dedicated nuns monasteries. Yep. Are there also mixed monasteries with monks and nuns, or is it usually... Okay. I'm guessing that you're not Polish, is that right? Oh, no, I can't translate my experience. Yeah, you can't translate. Okay. Pytanie jest, czy wspomniałeś o mniszkach żyjących w osobnych klasztorach. Czy są też klasztory łączone dla mnichów i mniszek? Actually, in traditional Buddhist countries, usually the nuns monastery or whatever is typically like a separate quarter at the monks' monastery. Więc typowo wygląda to tak, że żeński klasztor czy też żeńskie zgrupowanie jest częścią, wydzieloną częścią w męskim klasztorze. And in addition, the nuns have some in like Thailand and so on. They have some of their own independent nunneries, but that's more the exception. W Tajlandii mniszki mają swoje własne klasztory, ale to jest raczej wyjątek. When the bhikkhuni monasteries are set up, for the most part, they have been set up as independent monasteries. Klasztory bhikkhuni najczęściej były zakładane jako niezależne. But not in every case. I ran a monastery for 10 years where we had both monks and nuns. Ja sam prowadziłem klasztor przez 10 lat, który był dla mnichów i mniszek. So the monks and nuns had their own quarters and so on, and this was like a large forest monastery, so we had like 150 acres. And so there's plenty of room for everyone, and we would do like teachings and things like that together. Więc wygląda to tak, że mnisi i mniszki mają oczywiście osobne miejsce do spania. Ten klasztor był dosyć duży, 150 akrów, ale pewne rzeczy robiliśmy razem, jak na przykład nauki. And I quite liked it. Yeah, I quite doing it that way. Mi się to podobało. Yeah, some monks find that horrifying. Niektórzy mnisi uważają to za straszne. They're like, why do you think I became a monk? So I don't have to live with women, right? Dlaczego? Dlatego zostałem mnichem, żeby nie mieć nic wspólnego z kobietami.
So that's all right if they want to go off and live in a men's community. But we also have quite a few men who, both men and women, who really appreciated that arrangement. Więc część mężczyzn i kobiet odpowiadało takie takie zestawienie. And you know, a number of the monks said that they wouldn't want to live in a monk-only community after that. I część powiedziała, że nie wyobraża sobie mieszkania już w klasztorze tylko dla mnichów. And what happened with Garudamas in those new communities? Do they follow Garudama rules or not? Co stało się z Garudamami? Czy oni przestrzegają tych reguł, czy nie? W tych klasztorach koedukacyjnych, powiedzmy. Okay. Well, yeah, it depends. I have frequently and at length encouraged the nuns to not follow the Garudamas. Więc to zależy. Ja wielokrotnie i bardzo zdecydowanie sprzeciwiałem się, namawiałem mniszki, żeby nie stosowały się do tych zasad. Unfortunately, in my view, unfortunately, many of the nuns' communities still do follow the Garudamas. In fact, most of them probably do. Niestety, z mojego punktu widzenia, niestety, większość społeczności mniszek nadal ich przestrzega. So anyway, that's their choice. To jest ich wybór. I think obviously they do it because just by being a bhikkhuni is making enough waves, so they're like, let's not, you know, pour oil on the flame. Wydaje mi się, że robią to dlatego, że już samo to, że są mniszkami, jest wystarczająco rewolucyjne i żeby nie dolewać już oliwy do ognia. So anyway, my wish would be that they would not observe those. Ja bym wolał, żeby nie przestrzegały tych reguł. But you don't always get what you want. Ale nie zawsze dostajesz to, czego chcesz. I mean, I understand why they do it, but you know. Rozumiem, dlaczego to robią. Okay. Something. Sure. Could you say something more about obstacles nuns have to face in this society in Thailand, Sri Lanka? You've mentioned Burma a little bit and Bangladesh. Okay. What obstacles they face? What's the attitude of society? And I guess that they have a lot of barriers, and there are a lot of people who are against them. Okay. Yeah. I will translate. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tego, z jakimi przeciwnościami się muszą zmierzyć mniszki w tych krajach, na przykład w Tajlandii, na Sri Lance? Już tutaj Bante wspomniał o troszeczkę o Bangladeszu, o Birmie i jakie są bariery, z którymi się spotykają w społeczeństwie, pan pisze. Okay. So first thing to understand is that most of the strong opposition comes from the top. Więc należy pamiętać, że najsilniejszy sprzeciw pochodzi z góry. Right? So it's the kind of the sangha councils and the elders and the heads of the departments and things like that. But these are the ones who are creating most of the obstacles. Czyli jakieś zgromadzenia starszych mnichów, jakieś kierownictwa departamentów buddyjskich, to oni najwięcej przeszkód stwarzają. And that manifests in terms of the big problem for the nuns is like a lack of official recognition. Więc dużym problemem dla mniszek jest brak oficjalnego przyznania im statusu mnisiego. So that means all kinds of things. So you think about any kind of government service that might be relevant in the case of monks and nuns. Czyli to dotyczy wszystkich rządowych usług, jakie mogą być potrzebne mniszkom albo mnichom. Visas. Wiz. Getting a passport.
paszportów. Getting being able to register your place as an actual monastery. Zarejestrowanie danego budynku jako klasztoru. Access to education. Dostępu do edukacji. Access to like social welfare, like sort of medical support. There might be like medical support for monks. That might not be available for nuns. Dostępu do służby medycznej. Mnisi mają specjalny dostęp do służby medycznej, a mniszki nie zawsze. Public transport. W transport publiczny. So all of these kinds of things that in the different Buddhist countries, then there's often like an allowance. Like if I'm a monk in Thailand, I can get on a bus anywhere for free. Na przykład w Tajlandii jako mnich mogę wszędzie wsiąść do autobusu za darmo. And so there are many, many things like this, which the nuns obviously make it harder for the nuns. Jest wiele takich rzeczy, które utrudnia życie mniszkom. At the same time, though, what I'm told by the nuns living in Thailand is that they usually don't have a problem at a grassroots level. To co słyszę od mniszek w Tajlandii, to jest to, że nie mają problemów w takim życiu codziennym. Like you don't have a problem with the people living in their area. Nie ma problemu z ludźmi, którzy żyją w tej okolicy. And they usually don't have a problem with the monks living in their area. I nie ma też zwykle problemu z mnichami, którzy żyją w tej okolicy. And they can actually, you know, develop their monastery and practice and so on, and it's fine. I mogą rozwijać swój klasztor i praktykować, to jest w porządku. And so that kind of you know, ordinary everyday level, you know, actually they mostly say, look, it's fine, we get by okay. Więc na tym poziomie codzienności wszystko zazwyczaj jest w porządku. And so the problem is that I think that the institutions of Buddhism in these countries are very backwards, very dysfunctional, and that they don't represent the people. Więc problem jest to, że instytucje buddyjskie w tych krajach są ustecznione i nie reprezentują potrzeb, nie zaspokajają potrzeb ludzi. So recently in Thailand, for example, they proposed making a law that they could prevent any monk from traveling to Thailand who wanted to perform bhikkhuni ordination. Więc chcieli na przykład wprowadzić prawo, które by zabroniło wjazdu do Tajlandii mnichom, którzy chcą prowadzić wyświęcenia dla mniszek. So when we heard about that, Ajahn Brahm and I immediately volunteered to go to Thailand and get arrested. And we thought that the Australian embassy would be interested to hear about that. Więc od jak to usłyszeliśmy, to od razu za Czarnym Bramem stwierdziliśmy, że polecimy tam i damy się aresztować, to na pewno zainteresuje australijską ambasadę. This was actually some of the tactic that was used for great effect by the gay community in Tasmania. To była taktyka, która zadziałała na przykład dla homoseksualnych społeczności w Tasmanii. Yeah, there was a controversy a number of years ago, basically, where they said that, you know, homosexual acts were illegal. Była to kilka lat temu kontrowersyjna sprawa, gdzie zgodnie z prawem homoseksualizm był nielegalny. And anybody who did that had to go to jail. I każdy, kto był homoseksualistą, powinien pójść do więzienia. It's one of these old laws. Jedno z starych praw. Anyway, the gay community was unable to get it changed. Lobby gejowskie nie było w stanie tego zmienić. So they decided to all show up at the police station and confess. Więc postanowili pojawić się na posterunku policji i przyznać do winy. So they just go there and say, well, look, this is what I did with my boyfriend last night. Więc zeznali, że to robili ze swoim chłopakiem zeszłej nocy. Give me a pen and paper, I'll make a list. Zrobię listę. Now you have to throw us in jail. I teraz muszę nas wrzucić do więzienia. So of course there's not enough jails in Tasmania to hold all of the gay people. Więc w Tasmanii chyba nie ma nawet tyle więzień. So they had to change the law. Zmienili prawo. So how nuns trying to change the law and to change the attitude of the people who are at the top of this. Mniszki starają się zmienić po prawo i wpłynąć na osoby, które pociągają do sznurki, jeśli chodzi o ordynację. Yeah, this is a long and slow and uncertain process.
To jest długi i niepewny proces. And of course, you know, you look somewhere like Thailand is in a state of political chaos. A poza tym Tajlandia jest na przykład teraz w stanie chaosu politycznego. There are people lobbying within the current they have a council at the moment who are trying to develop a new constitution for Thailand. Of course, it's under martial law at the moment, so they're trying to develop a new constitution. Więc obecnie w Tajlandii jest stan wojenny i jest rada, która próbuje debatować nad ustanowieniem konstytucji. And there are people lobbying to try to get more laws passed in the constitution to be friendly to bhikkhunis. Więc są ludzie, którzy lobbują za tym, żeby umieścić na przykład prawa bikuni w konstytucji. Of course, there are others lobbying the other way. Yeah. Oczywiście jest też lobby w drugą stronę. In fact, in Thailand in 2003, the Senate committee ruled that the ban on bikunis was actually unconstitutional. Więc Senat w Tajlandii w 2003 roku stwierdził, że zakaz wyświęcania na mniszki jest niezgodny z konstytucją. Because the constitution guarantees equality of women and freedom of religion. Konstytucja gwarantuje bowiem równość dla kobiet i wolność wyznawania religii. So they're trying, but you know, there's a big you know, there's a big kind of weight of influence and prestige within the monks' communities. Ale próbują, ale jest duża waga prestiżu w społeczności mnichów. So it will be a long time before there's real equality. Więc na pewno minie długi czas, zanim będzie równość. How do you estimate chances for changes of both sides? So people who are against and who agree that bikunis should be treated equally. What do you mean? Chances of changes? For instance, change with this constitution. Do you think that is it possible that it can happen? At this time in Thailand, anything can happen. W tym czasie w Tajlandii wszystko się może zdarzyć. Yeah. My feeling with Thailand is that Thailand is on the brink of very very dangerous chaos, and we could see a civil war there in the next few years. And I would be not surprised if the issue of bikunis was simply buried and forgotten because other things were more important. Obecnie Tajlandia jest na, można powiedzieć, nawet na skraju wojny domowej. Nie zdziwiłbym się, gdyby była wojna domowa w Tajlandii w najbliższych latach i to by oznaczało na pewno, że temat bikuni zejdzie na dalszy plan, ponieważ będą ważniejsze rzeczy. Yeah, because the king is dying. Bo król umiera. Yeah. Yes. Ja mam takie pytanie. Ja może jestem trochę naiwna, bo ja w ogóle nie rozumiem tych różnic między kobietami a mężczyznami, ale niezależnie od tego mam pytanie co do proporcji religijnych w Tajlandii, jakie są w stosunku do kobiet, do buddystów, proporcje jakie jest taoistów. Dlatego, że mój taki nauczyciel przez jakiś czas taoistyczny, Mantak Chia, ma ośrodek w Tajlandii. I tam kompletnie nie ma mowy o jakichś takich między kobietami a mężczyznami różnicach. I wydawało mi się, że Tajlandia jest w jakiejś tam części taoistyczna. Stąd moje pytanie, jak to jest, jeżeli może... Pytanie jest... O proporcje innych religii w stosunku do buddyzmu na Tajlandii. Okay, so the question was... What are the proportions of other religions in Thailand? Because in her case, she knows teacher Taoist teacher from Thailand, and generally they don't have gender issues. Thailand is according to the statistics something maybe 97% Buddhist. Według statystyk Tajlandia jest w 97% buddyjska. There's a small Christian community. Jest mała społeczność chrześcijańska. There is a significant Muslim population in the south.
jest znacząca społeczność muzułmańska na południu. As for Taoism, it doesn't really exist as an organized religion as such. Z tego co wiem, to taoizm nie istnieje jako zorganizowana religia. So there might be like Taoist practitioners and things, but they don't have, you know, they'll have like sort of Chinese family shrines and things like that, but there's not like the kind of institutional framework for Taoism. Na pewno chińskie rodziny mają świątynie swoje, ale nie sądzę, żeby był jakiś żeby to było jakoś szerzej zorganizowane. And of course, you know, throughout Asia, right, being one religion doesn't mean that you're not another religion. I w Azji to, że wyznajesz jedną religię, wcale nie musi oznaczać, że nie wyznajesz innych religii. Right? So many people might call themselves Buddhists, but they might do some Taoist practices or some Hindu practices as well. Więc wielu ludzi może nazywać się buddystami, ale nie przeszkadza im to wykonywać taoistycznych albo hinduistycznych praktyk. Ja spotkałam mnicha właśnie z tradycji Theravady, który mieszka w Tajlandii, Polaka. I chciałam podjąć rękę. On powiedział, że on kobietą nie może ręki podać. Byłam w szoku. Czy ty też tak masz? I met a Polish monk, Polish Theravada monk from in Thailand. Okay. And I wanted to shake his hand, and he said, "I am not allowed to touch any women." Uh-huh. And is it the same with you? Thank you very much for asking that question. Dziękuję bardzo za zadanie tego pytania. Actually, no, there's no particular rule against shaking women's hands or touching women. Nie ma żadnej reguły, która by zabraniała dotykania kobiet albo witania się poprzez uście z dłoni. What it says, what the monk's disciplinary code says, is that no monk whose mind is overwhelmed with lust should stroke and caress a woman. Reguły mnisie mówią o tym, że mnich nie powinien z umysłem opanowanym pożądanie głaskać i pieścić kobiety. So I don't know if that's saying anything about that monk's, you know, state of mind at the time. To chyba dużo mówi o stanie umysłu mnicha w tym czasie. But you know, usually in certainly in Thailand, you know, it's absolutely taboo for a monk and a woman to touch. Ale w Tajlandii jest to absolutne tabu, żeby mnich i kobieta się dotykali. And when I use the word taboo, I use the word taboo in the genuine anthropological sense. I kiedy mówię tutaj o tabu, mówię o takim prawdziwym antropologicznym tabu. Meaning that there's actually a real a magical energy that is sparked when that taboo is broken. Więc powstaje prawdziwa magiczna energia, jeżeli ktoś złamie to tabu. A number of years ago I was in Suvarnabhumi Airport in Bangkok. Kilka lat temu byłem na głównym lotnisku w Tajlandii. Right, and you have like rows of seats, like there's like 20 seats in a row. Jest rząd 20 siedzeń. And they're all like connected. I wszystkie są połączone. And there's a woman sitting at one end. I na jednym końcu siedzi kobieta. Right, and I sat at the other end. A ja siedziałem na drugim końcu. I mean, I'm as far away as the people in the back of the room. To jest taka sama odległość jak ludzie na końcu sali. And as soon as I sat down, she just shot up like she'd been shocked with electricity. A jak tylko usiadłem, ona wstała jak była podpięta do prądu. Yeah, and there's a palpable energy and force there. Więc tutaj mamy do czynienia z dużą energią. I think we're getting a subtle hint from somebody at the back. Chyba dostajemy subtelną wskazówkę z tyłu. Także bardzo tym wdzięcznym pytaniem chyba zakończymy nasze spotkanie dzisiaj. Także dziękuję bardzo naszemu gościowi. Thank you. Dziękuję Państwu za przybycie.